Kto wspiera Olimpiadę Młodzieży Strykowi? Przede wszystkim Urząd Marszałkowski w Łodzi, Ministerstwo Sportu, ale nie zapominajmy, że jest jeszcze Urząd Gminy w Strykowie, no i prywatni sponsorzy w osobach pana Dariusza Majszaka, który prowadzi piekarnię z najlepszym chlebem, i firma Excellent, która udostępniła nam napoje dla zawodników i soki. Jestem już związany z tym sportem od X lat, no i pomagam po prostu, bo wiadomo, że trzeba pomagać. I no to jest naprawdę ładny sport, ciężki sport, ale ładny sport. Nasze tradycje współpracy są nie od roku. Mamy swoich wypróbowanych organizatorów sportowych i wiemy, gdzie te imprezy umieścić. Nie są to przypadkowi organizatorzy, to są organizatorzy sprawdzeni, z którymi od wielu lat już współpracujemy, z którym pan marszałek wiele razy bywa na takich imprezach i jest oczarowany zarówno organizacją, jak i przyjemną atmosferą dla kultury fizycznej. Chciałbym zachęcić młodzież, szczególnie uczniów klas 5, 6, aby zgłaszali się do klubu. Dostaną rowery, dostaną sprzęt, wakacje są, będzie można pojeździć, potrenować pod okiem trenerów i myślę, że z przyjemnością spędzić wolny czas, a przede wszystkim podnieść swoją tężyznę fizyczną. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży Łódzkie 2013 uważam za otwartą. XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich, kolarstwo szosowe, Stryków, dzisiaj jazda indywidualna na czas. Są to Mistrzostwa Polski w kategorii junior-młodszy, czyli dla dzieciaków to jest druga, trzecia klasa gimnazjum. Dzisiaj startują dziewczęta na początku, 40 dziewcząt, które się zakwalifikowały, następnie 50 chłopców. I w niedzielę o godzinie 10 wyścig ze startu wspólnego, również w pierwszej kolejności wystartuje peleton dziewcząt. Później 121 chłopaków. To są najlepsi z najlepszych z całej Polski. Tak, były 3 eliminacje Pucharu Polski i na każdym pucharze zawodnicy zbierali punkty za poszczególne miejsca i ci, którzy mieli największą ilość punktów, zakwalifikowali się na Olimpiadę. Chciałem ściągnąć tą imprezę do Strykowa, żeby promować kolarstwo łódzkie, a myślę, że Stryków jest o tyle wspaniałym miejscem, że leży w centrum Polski i na skrzyżowaniu autostrad. Ponadto no, mamy doświadczenie w tego typu organizacji tego typu imprez, z tego względu, że w 2006 roku również u nas była Olimpiada Młodzieży i również byłem organizatorem. Podobno ta impreza się kończy. Tak, słyszałem, że Ministerstwu Sportu brakuje pieniążków. Widocznie trzeba Stadion Narodowy dofinansować, bo za dużo kosztuje. I jest to ostatnia olimpiada w sportach letnich, która się odbywa właśnie na terenie województwa łódzkiego. Przekro mi, no ale cóż zrobić. To oznacza, że kategoria juniorzy młodsi nie będą mieli już swoich mistrzostw? Myślę, że będą. Będziemy to robić ze środków sponsorów, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było Mistrzostw Polski, czyli najważniejszej imprezy w tej kategorii wiekowej. To jest nie do pomyślenia. Co jest takiego ciekawego w kolarstwie dla dziewczyn? Wszystko. Emocje. Koledzy. Rozumiem, że dla kolegów jeździ się na rowerze. Tak, ich ogolone nogi.
I pogryzione przez komary, z tego co widzę. Oczywiście. Chęć bycia mistrzem Polski, najlepszą osobą w Polsce. Jest na to dzisiaj szansa? Myślę, że tak. Krajobrazy, te ściganie, zawziętość, walka. To jest najważniejsze, żeby wygrać, pomóc kolegom też. Te dzisiejsze mistrzostwa to jest najważniejszy wyścig w sezonie, według mnie. No te puchary, co dotychczas były, to one kwalifikują właśnie na ten wyścig. Co trzeba robić, żeby wytrenować najlepszych w kolarstwie w Polsce? Po prostu trzeba systematyczność, praca, jeszcze raz praca. Jak się nie będzie pracowało, to sam talent nic nie da. Długo pan trenuje? O, ja sam jeździłem na rowerze prawie 20 lat. Byłem mistrzem Polski, wicemistrzem Polski, a w tej chwili to tak trenuję z przerwami, ale z 10-15 lat w sumie. Spośród takich wydarzeń dla kolarzy najważniejszych, to jest najważniejsze, czy są jeszcze jakieś różne? To jest dla tych juniorów młodszych, to jest najważniejsza impreza w Polsce w tej chwili. Także jest to i później jeszcze będą drużynowe mistrzostwa Polski i mistrzostwa Polski w jeździe dwójkami. Stryków to jest dobre miejsce do organizowania takich mistrzostw jak te dzisiejsze? Jest to bardzo dobre miejsce, chyba najcelniejszy strzał, ponieważ tu są bardzo duże tradycje kolarstwa dzięki pożarlikom, szczególnie Andrzejowi Pożarlikowi. Tradycje te sięgają lat wczesnych 80. No i dzisiaj UKS dwójka Stryków jest naprawdę dobrym klubem i chyba będzie się liczyła już w skali kraju. Mam nadzieję, że tak będzie i tego im życzę, Strykowianom. Tak się mówi o kolarstwie, a takie lekkie, miłe i przyjemne, jeździ się i się zwiedza, to chyba jednak jest duży wysiłek. No na zwiedzanie to nie ma czasu, bo na przykład jest zgrupowanie, wydawałoby się, że atrakcyjna miejscowość Zakopane, ale tam nie mają czasu na jakieś zwiedzanie. To jest ciężki trening po górach. Żeby wygrywać w takich na przykład mistrzostwach jak te dzisiejsze, to ile trzeba trenować i jak ciężko? No na pewno trzeba trenować, jeszcze raz trenować. Z tym, że to już są zawodnicy, którzy trenują przykładowo 2 lata w kategorii młodzik. To już są kolarze objeżdżeni, doświadczeni. Także oni już nie mają problemów, żeby wystartować w takiej imprezie, jak jest Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Z tym, że żeby wystartować w takiej olimpiadzie, to trzeba 3 Puchary Polski, jak w tym roku. I tam się zdobywa odpowiednią ilość punktów i 120 najlepszych z całej Polski startuje w olimpiadzie. Zadowolony dzisiaj trener z występu podopiecznych? Znaczy, można powiedzieć, że tak. No, jeżeli jest medal, no to należy się cieszyć, tak? Powiem szczerze, byliśmy brani pod uwagę, że jesteśmy faworytem i żeśmy tą presję wytrzymali. I cieszy nas ten właśnie brązowy medal, bo było bardzo ciasno i bardzo blisko do złota. Ale jest to dziewczynka, która dzisiaj zajęła 3. miejsce, pierwszoroczna w tej kategorii i jakby pierwsze kroki stawia na tak wysokim poziomie w kobiecym kolarstwie, także jesteśmy super zadowoleni z tego naszego występu dzisiaj. Sukcesów macie dużo na swoim koncie? Można powiedzieć, że tak. Praktycznie w wszystkich kategoriach, a mamy w klubie ponad 200 zawodników, od tych najmłodszych po seniorów i poprzez kolarstwo szosowe i kolarstwo torowe. Także nie możemy tutaj narzekać na brak zawodników utalentowanych, a z tym, co się kojarzą, również wyniki sportowe. Myślę, że dobrze pojechałam, też jestem pierwszoroczna i myślę, że za rok będzie jeszcze lepiej. Jak długo trenujesz? 2 lata, prawie. I skąd takie zainteresowanie u Ciebie się wzięło? No na początku zaczęłam trenować w szkole, oczywiście tam MTB, jakieś tam powiaty, gminne i jakoś tak wyszło. To wyczerpujący sport, nie? No, jeden z najtrudniejszych. Ile trzeba trenować, żeby osiągać, żeby mieć takie osiągi jak ty, żeby stanąć na podium? Codziennie trzeba trenować po parę godzin. 2. miejsce to jest niezła lokata. No, tak, w sumie nie spodziewałam się tego.
Myślałam, że będzie gorzej, ale się trochę zdziwiłam na starcie, na trasie tak dobrze mi nie szło, jak chciałam. Ile trzeba trenować, żeby zajmować miejsca na podium? Przede wszystkim systematycznie. A jak dużo, no to, to zależy też od organizmu, tam jak to woli. Jak długo ty trenujesz? Jeżdżę już trzeci rok. No, a w tygodniu to wcale tak dużo nie jeżdżę. Dwa razy. Tylko na tygodniu. Nie trenuję. Nie jest to takie obciążające, jakby się podejrzewało. No nie, bo mi lepiej akurat robi wypoczynek niż więcej treningów, to dla mnie gorzej. Nie mogę o to nie zapytać, bo wasze koleżanki po fachu, czyli też, które dzisiaj startowały, mówią, że kolarstwem zainteresowały się dla kolegów ogolonych łydek. Wy golicie naprawdę nogi? Tak, no wiadomo, no, tak jak tutaj są owiewki, które tam są ze specjalnego materiału, które jest śliski, czy te kaski czasowe, które są po prostu bardzo opływowe. No a dwa, że to po prostu bardziej elegancko wygląda, można powiedzieć. No poza tym jest jeszcze na dodatek bardzo przydatne, kiedy są rany, kiedy, co dużo mówić, no, jak to się mówi przysłowie kolarskie, że kolarz nie jest kolarzem, kiedy nie zostawi trochę skóry na szosie. To jest pierwsze miejsce w twojej historii, w twojej karierze? Nie, w tamtym roku też miałam już tytuły Mistrza Polski, ale z szosy. Z szosy miałam jeden, ale w większości z toru. Bo w tamtym roku jeździłam tylko na torze w większości. Dobrze. Co takiego cię zainteresowało w kolarstwie, że to trenujesz? Byli trenerzy u nas w szkole, bo jeżdżą na takie różne, żeby zapoznać ludzi, żeby przyszły do naszego klubu i zaintrygowało mnie to, że pogadałam z takim moim dziadkiem. Dziadek powiedział do mnie, że na pewno pojeżdżę 3 tygodnie, zrezygnuję, bo to będzie dla mnie za ciężkie. Powiedziałam, że dobrze, to ja wytrzymam i wytrzymałam już 2 lata. I 2 lata treningów bardzo intensywnych, czy raczej bez spiny tak zwane? Zaczęłam późno jeździć, bo powinnam zacząć już w żabce albo w młodziczce, a ja zaczęłam dopiero w młodziczce drugorocznej. Dlatego trenerzy już zaczęli mocno mnie trenować, więc pierwszy wyścig jechałam po miesiącu trenowania już. Dużo cię kosztuje tak w tygodniu czasu? Ostatnio trenuję od poniedziałku do niedzieli. Cały dzień, codziennie, dzień w dzień. Dzisiaj północ Polski wygrywa Ty z Kartus, mistrzyni z Darłowa. To jest tak, że tam jest takie warunki są świetne do tego, żeby trenować szkolarstwo? Nie wiem. Dobrze mnie trener przygotował, trenerzy. Nie wiem, to chyba zależy od zawodników. Może tam są naprawdę. Mistrzowie się rodzą. A jak długo trenujesz? 7 lat już prawie. 7 lat, to jest bardzo długo. Tak. Bardzo wyczerpujące są treningi, to zajmuje bardzo dużo czasu. No, trochę trzeba się chwilę przygotować do tych mistrzostw Polski, żeby coś pojechać. Ale nie jest to kosztem nauki. Nie, staram się też dobrze w szkole się uczyć i dobre wyniki mieć w szkolarstwie.
bardzo dobra trasa, świetna pogoda, to jest predyspozycja, żeby można dobre wyniki osiągać. Tempo było ponad 35 dziewczęta i ponad 40 chłopcy, no to gwarantuje dobrego przygotowania młodzieży w tym sezonie. Daria, nie dało się nie zauważyć twojego wjazdu na metę. Dzisiaj kolejny raz pierwsze miejsce. Cieszysz się? Chyba mój wrzask było słychać wszędzie, więc jestem zadowolona bardzo. Było ciężko na trasie? Ogółem tempo szło bardzo mocne, bo zawsze jak jeździłyśmy na wyścigach, to takie tempo 26 na godzinę, 25, ale dzisiaj naprawdę było ciężko. Ale bardzo długo trzymałyście się prawie do samego końca w grupie. Nikt się tak mocno nie wyrywał. Dziewczyny próbowały uciekać, ale u nas właśnie ostatnio wyścigi zawsze są z finiszu na płaskim, jeżeli jest, to zawsze są z całego peletonu. Raczej nie uda się nikomu uciec, zawsze wszyscy gonią.
W dość nietypowych okolicznościach zdobyłeś to mistrzostwo. No niestety, nie chciałem tego, ale czułem się dzisiaj mocny, nie spełniłem do końca ten planów trenera, bo miałem wcześniej odskoczyć, ale chciałem na finish i czułem się mocny. Niestety trochę kolega mój zajechał mi drogę. No i tak wyszło taka awantura trochę z tego, ale ja się dobrze czuję, że wygrałem. Na ostatniej prostej, którą mamy udokumentowaną na filmie, zawodnik BDC około 150 metrów przed metą, według komisji sędziowskiej, byli zawodnikiem, który zajął drugie miejsce na równej pozycji. Dalej zawodnik BDC, zjeżdżając mocno w lewo, stwarzał w pewnym sensie niebezpieczeństwo tamtemu zawodnikowi i ten zawodnik no, nie miał możliwości się rozwinąć i w pełni finiszować. Chciałem powiedzieć, że przepisy stanowią, że na ostatnich metrach zawodnik powinien jechać jednym torem jazdy. Tutaj zawodnik, który wie, jako pierwszy minął linię mety, na ostatnich 150-200 metrach zmienił tor jazdy z prawego strony drogi na lewy.